widzisz, sam mówi tu księdza, żeby włączać w Ukrainę. Rzeszowie dotyczące właśnie tych problemów Ukraina-Europa. Tam też chcę podjąć temat, który ma jakby dwa obszary. Pierwszy właśnie to włączenie Ukrainy do Trójmorza i drugi dotyczy właśnie współpracy czy relacji młodzieży polsko-ukraińskiej z Polski i z Ukrainy. To jest niezwykle wielka sprawa i ważny obszar i wszystkich, którzy nas słuchają, zachęcamy do tego, żeby się włączyli w ten projekt budowania relacji między młodzieżą z Polski, z Ukrainy i też z Białorusi. Jeśli chodzi o studentów, my to mamy najwięcej, mamy studentów polskich z Ukrainy i z Białorusi, jeśli chodzi o udział ich we wszystkich, wśród wszystkich studentów z zagranicy. Mówię o całej Polsce, nie tylko o mojej uczelni. I w związku między innymi z tą sprawą, pani Lucyno, nasz instytut, jak pani wie, podjął takie dzieło Wigilia bez granic. I to dzieło to właśnie ma prowadzić do budowania relacji, czyli zapraszamy cudzoziemców na rodziny polskie konkretnie, na Wigilię 24 do domów. To zaproszenie jest skierowane do wszystkich cudzoziemców, którzy mieszkają bądź pracują tutaj w Polsce. Dotyczy to wszystkich, którzy są z jakiegokolwiek miejsca na ziemi i z, niezależnie od religii i wyznania. W tym właśnie uczestniczy też wiele osób z Ukrainy. Oczywiście duża część z nich wyjeżdża tam na przykład, ale pozostają. Ostatnio na przykład w Opolu ksiądz biskup... Ważna Ukraina, to rzeczywiście tak mówili, że to odpuścili, ale to i Kościół to katolicki chce też Ukrainy i tak dalej. No to przebaczać trzeba, bo oni z kosami biegali, mordowali, katowali. No a Merkel to teraz to robi. Ona ma Ukrainę teraz w XXI wieku. Puszcza tych uciekinierów, a oni robią rzeź. Jest to samo, co w Polsce ta Ukraina. Ona to rozumie, Merkel, bo ona jest ewangeliczna. I w tym momencie od 22:00 one kaszlą, chorują. Jakaś koleżanka pyta się, a co ty robisz? Mówi, no siedzę sama. Ona siedzi sama, widzisz, no i nic nie robi. Ona to opowiadała ze łzami, ze wzruszeniem. Zaraz dziecko będziesz jadł. Kiedy przyszła na tą Wigilię do tej rodziny, to cały czas płakała, ale ten płacz nie był ze smutku, tylko z radości. I właśnie takich środowisk, takich osób z Ukrainy, które tu już na stałe mieszkają, bądź też mają rodziny. Ja codziennie w Warszawie na przykład spotykam się z osobami z Ukrainy. Ja mam wniosek. Często to są rodziny mieszane. To... Często to są kościoła prawosławnego, inni są z grekokatolickiego. Nie ma szans. Podjęliśmy również współpracę z Kościołem Prawosławnym w Warszawie, właśnie w ramach tej Wigilii bez granic. I żeby już kończyć, bo to właśnie to są wszystko takie skrótowe rzeczy, które wydaje mi się, że odpowiadają na pani jakby pytanie, czy też tą refleksję, czy instytut myśli o tym. I powiedziałbym, nie tylko myślimy, ale robimy, ale oczywiście żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, więc pani Lucyno, liczę na to, że pani w Łocku, prawda, uruchomi tam rzesze ludzi, którzy się włączą w to dzieło i będzie ono się rozrastało. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Cześć Boże. Cześć Boże, witam. Serdecznie witam naszego gościa z studniu, profesora Krysiaka, no i oczywiście ojca prowadzącego, jak się nie mylę, ojca Janusza. Audycja jeszcze sekundkę trwała, powiem tylko krótko, tak? Cały czas słuchuje się profesora słowa i w tym kontekście troszeczkę mi to za bardzo względu postawił pytanie, panie profesorze, to nie tylko ten Francuz był współzałożycielem, tam kręciło się koło tego wszystkiego bardzo dużo osób, między innymi pan Józef Ratzinger. Może by pan coś rzucił na temat tego pana Józefa Ratzingera, ponieważ to jest ciekawa osoba i to są osoby, które pracowały na zaplecze tego wszystkiego i to wszystko
Tak jak mi się wydaje, te chrześcijańskie fundamenty zostały wykorzystane z nie po to, żeby z czasem przeszedł te swoje cele, które ci, co na zewnętrz tam organizowali, to wszystko po prostu nie w głowie. Teraz ostatnio tutaj panie penitowe, to że no nie wiem, to ja patrzę na tę Ukrainę, mam szacunek do ludzi, panie Skoń też wodę kupił na tej to samą wodę kupił na herbatę i na herbatę trzeszczącą. Zapraszamy na herbatę trzeszczącą. Tak. Znam też profesora Gebharta, który powiedziałbym zapracował nie tylko na zapleczu, ale trochę można by to określić szerzej. I taka jest prawda, ponieważ to jakby jest rzecz oczywista, że taki projekt Wspólnota Węgla i Stali na przykład, tak, to jest projekt, który wymaga dużych zasobów ludzkich i innych, prawda? I w tym momencie jakby to myślę, że dla nas wszystkich jest to zrozumiałe. I toczy się jakby, nie to, że toczy się, ale toczyły się dyskusje między różnymi, można powiedzieć, osobami opisującymi, czy historykami, czy też biografami Roberta Schumana i takie było zadawane pytanie właśnie, co by było z tym projektem, do którego momentu on by dotarł albo w ogóle by nie ruszył z miejsca, gdyby założyć sobie takie właśnie dwie sytuacje, z Schumanem i bez Schumana. Niektórzy sobie nawet zadają pytanie, co by było, gdyby tym na przykład liderem był, tak jak to się mówi o Schumanie jako lider Adenauer, czy na przykład Alcide de Gasperi. I wydaje się, że w tych analizach wszystkich biografów i historyków pojawia się jednak wniosek końcowy wspólny. Właśnie, że jakby można powiedzieć, bez tego proroka, bez tego właśnie Mojżesza, tak, czy rozumiemy, chodzi tu w cudzysłowie, lidera Schumana, byłoby to niemożliwe. Czyli jakby to pokazuje też ten wymiar taki opatrznościowy. Tutaj jeden z naszych wcześniej przedmówców właśnie mówił o tym, że Pan Bóg stawia właśnie świętych tutaj na tej drodze. Mówił o tym Pan Krzysztof, prawda? I to są ci, którzy tak jak no, było to w Izraelu, prawda, że to wybrał Pan Bóg Mojżesza, czy też innych, którzy w danym momencie mogli poprowadzić te sprawy zgodnie z wolą Bożą. I to wydaje się, że taki jest, taka jest ocena właśnie tej sytuacji, ponieważ jej nie można oceniać tylko z perspektywy takiego czysto ludzkiego punktu widzenia. Teraz Pan dotknął sprawę, proszę Pana, właśnie kluczową i kapitalną sprawą w tym, co wyprowadza Schuman, to jest jedność, solidarność i pokój. Po wojnie, kiedy Schuman mówił o tym pojednaniu, wywoływało to wielką wrogość. Profesor Gebhardt jako świadek, prawda, mówi o tym, jak to funkcjonowało. To po prostu wściekało ludzi. To właśnie ta nienawiść uzasadniona do Niemców, do potęgi dziesiątej i tak dalej. Ale nie dało się przeskoczyć właśnie tej jedności, pojednania. Solidarność nie zrodzi się bez pojednania. A bez solidarności nie będzie pokoju. To jest takie zdanie logiczne. Schumann był w ogóle logikiem. On studiował ekonometrię, prawnikiem, wiadomo, ekonomistą. I to jest zdanie logiczne, które jest implikacją logiczną. Gdzie jeśli nie ma pojednania, nie ma solidarności. Jeśli nie ma solidarności, nie ma pokoju. A jeśli nie ma pokoju, to nie ma pustki, a więc jest wojna. I właściwie jakby idąc w pewnej logice takiego nurtu,
bo to jest lud chrześcijański. Można powiedzieć, w cudzysłowie, paradoksalnie nie mamy innego wyboru. I teraz jak to realizować? I myślę, że tutaj teraz jakby pan nawiązał do właśnie do Ukrainy. Proszę pana, ja w procesie Wigilia bez granic widzę, jak ludzie, jak się budują relacje. Moi studenci, których znam, ale nie tylko studenci, ale też inne osoby. Znam takie sytuacje właśnie ludzi, którzy tutaj z Ukrainy przyjechali i byli wyzywani od Rosjan i tak dalej, bo często wcześniej ludzie nie odróżniali języka rosyjskiego od ukraińskiego. Są różne sytuacje życiowe, ale Szuman nas uczy, nie możemy z tego działania, tego nurtu chrześcijańskiego właśnie zrezygnować. Oczywiście trzeba, Wigilia bez granic jest też propozycją nie tylko budowania relacji Polski z Ukrainą, jest propozycją budowania modelu współpracy cudzoziemców w danym kraju z danym narodem. Proszę zobaczyć, co się dzieje we Francji, w Niemczech. Tworzą się getta i właśnie, bo nie ma tam relacji. Ludzie są, otrzymują pieniądze, finanse, nie ma tam relacji i te getta eksplodują. W Polsce, na globie ziemskim jest i w Europie jest nieunikniony proces migracji. Chodzi o to tylko, żeby ona dokonywała się w sposób taki, który będzie umożliwiał cudzoziemcowi, że tak by odnajdywać się i poczuć się Polakiem. Proszę zobaczyć postany patriotów w I Rzeczpospolitej. To byli często bohaterowie, którzy ginęli za Rzeczpospolitą. I oni nazywali się Polakami, znaczy obywatelami Rzeczpospolitej, mimo że ich korzenie dotyczyły innych narodów. To jest właśnie zadanie też dla Polski, całej Polski. To nie jest zadanie, które Instytut sobie stawia i uważa, że sobie z tym poradzi. To jest po prostu tylko, tak jak ojciec tutaj, Dyrek, często mówi, my jakby poprzez inspirację Szumana wskazujemy, jak Szuman by tutaj właśnie działał dzisiaj. Ale jest to zadanie, które jest dla nas wszystkich, dla Polski, które też może po prostu wpływać, wprowadzając taki model funkcjonowania w Polsce relacji cudzoziemców z Polakami, będzie to przekładać się na inne kraje. Już dzisiaj studenci, cudzoziemcy, którzy spędzili czas na Wigilii z różnych krajów, z całego globu i z Azji, z Europy, mówią tak, że takiego doświadczenia nie mieli nigdzie w świecie, że poznali polską kulturę, tradycje, że poczuli się jak u siebie w domu, że poczuli się ciepło, blisko, a nie spędzili czas na jakiejś imprezie. No właśnie, jeszcze padło pytanie o Józefa Rettingera, nazywanego tak z historii jako synek diabła, czy jakieś tam takie coś było to diaboliczne. W każdym razie osoba, ja nie jestem specjalistą tak dokładnie, ale z tego co taką krótką biografię czytałem i opis jest no, taka trochę nieciekawa, bo z jednej strony dobre korzenie, dobra rodzina, dobrze wychowany, studiował w Rzymie, no, byli jezuitów w Paryżu i tak dalej, ale potem no, wszędzie był tam, gdzie coś się działo ważnego, z drugiej strony był szarż d'affer, gdzieś chodzi o stosunki z ZSSR, zmarł w 60 roku, a więc tak za bardzo nie kształtował, chociaż oczywiście był w otoczeniu ojców Europy Zjednoczonej. Otwierały się dla niego drzwi zawsze Białego Domu i także tutaj premiera brytyjskiego miał kontakty z kardynałem przyszłym papieżem. My później nie możemy dać tym wszystkim rady, a jeszcze szukać tam. Znanym Polakiem na zachodzie, kiedy ma żadne kurtyny. Jest kilka pytań, dlaczego nie zginął, nie poleciał z generałem Sikorskim, z którym też współpracował, doradzał. Jutro złożymy. Że on tam się przyłożył do czegoś, że coś jest jego owocem, jego wpływem. Zresztą
no, za Europą Zjednoczoną. Powiedział też, że Polska niknie, jeśli chodzi o bolszewizm, do Polski nie wrócił po wojnie, prawda, więc... To jeszcze do pana Andrzeja, tak, no ja nie chciałem tutaj odnosić się specjalnie do właśnie tej postaci, ponieważ pan doskonale wie, że również różne grupy, które są przeciwne, wręcz wrogie wartościom chrześcijańskim, również werbalizują często to, że chcemy zjednoczonej Europy. Ale właśnie to trzeba jasno określić, dodefiniować, co rozumiemy. Tak jak często ktoś mówi wartości europejskie, ale wcale nie rozumie pod tym wartości chrześcijańskie. I nie chcę. Bo wyrzuca te chrześcijańskie, bo czyta te opracowania, które mówią, że nie ma w ogóle tych wartości. Uczestniczenie w paradzie Szumania to nie jest uczestniczenie w myśli. Tak, dokładnie. My wiemy z kontaktów bezpośrednich osób, młodzieży, która uczestniczy w paradzie Szumana. Rozmawiamy, kiedyś spotkaliśmy się i rozdawaliśmy im obrazki z beatyfikacji, znaczy z procesu beatyfikacyjnego i w większości ta młodzież po prostu nie wiedziała, że jest proces beatyfikacyjny, nie znała właściwego Szumana. Jest jakby, zajmuje się technicznymi, ważnymi oczywiście też sprawami, jakby można powiedzieć, jakimiś w zakresie instytucji czy funkcjonowania instytucji europejskich, ale nie istotą i nie tym jądrem. Jeszcze tu chciałem powiedzieć, myślę, że ważną rzecz, która odnosi się do tego wątku, który pan poruszał, ale też pani Lucyna z Płocka, mianowicie Adenauer. Pierwszy Adenauer, proszę państwa, bardzo chciał, żeby były reparacje dla Polski. Nie miał wątpliwości, czy będzie miał jeszcze możliwość zadziałania. To jest relacja od świadka, który rozmawiał z Adenauerem. I druga sprawa, a propos takich różnych postaci, tak jak mówię, ja nie chcę tutaj rozwijać jakby można powiedzieć się nad Józefem Ratzingerem, prawda, ale powiem w ten sposób, proszę państwa, kiedy rozwijał się ruch młodzieży chrześcijańskiej, młodzieżówki w Ameryce Południowej, profesor Gebhardt dostał zadanie i on tam rozwijał struktury. I później był w Caracas wybór sekretarza generalnego. I co chcę powiedzieć, że liczna grupa Niemców chciała storpedować wybór profesora Gebharda na to stanowisko. I wówczas zadzwonił Adenauer, bo było już prawie głos przegłosowany. Adenauer zadzwonił, wycofał Niemców, poprosił, powiedział, nakazał im, żeby głosowali za Gebhardtem, profesorem tak. Gebhardtem, Polakiem. Dlaczego o tym mówię? Tutaj do pana wszystko jest. Ukraina i Chińczycy. Wszystko jest. Było mnóstwo tak zwanych przefarbowanych kameleonów. Listy są kameleon. To jest przykro mówić, ale na przykład w otoczeniu Adenauera często było mnóstwo tak zwanych neonazistów. I różnego typu, że tak powiem, postaci nacjonalistów, tych właśnie jakby z korzeni Hitlera. I jakby można powiedzieć, to nigdy nie stanowiło, że tak powiem, nie było miejscem dekoncentracji dla Szumana, ponieważ on był zapatrzony, jak Mojżesz wsłuchiwał się w to, co mu mówił. Ja mówię, że umiem, ale nie będę sprawował. Był tym takim znakomitym medium, czy osobą, która umiała to implementować. I tutaj też proszę zauważyć, że w różnych debatach jakichś, czy o Europie i tak dalej, jak powstaje wiele szumu informacji, gdzie godzinami debatują nad istotnymi sprawami. Dlaczego Marusza tak chce mieszać? Czy chodzi o to, żeby nie być skupionym na istotnym? Wszystko miesza szachy. Szatan, miesza szum, kaszlenie w głowie, gadanie, składanie, życzenia, głupoty takie. Ludzie się nie mogą skupić przy komputerze siedzący. Studenci, uczniowie, wszelcy. Są święta, to baby składają życzenia. To tak biegają, łażą, wiesz, one wcale nie pracują. Gadają
bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ale no przecież w całej Warszawie. Takie niepisane prawo i najwyższy czas, aby na to uwagę zwrócić. Europy. Chcemy uratować wszyscy chrześcijanie, którzy pracują. Nasze świadectwo modlitwa złapali Panu Bogu. Rozumiemy, ale też świadomość. Jedną z takich instytucji, która tą świadomość buduje, chce chronić i chce wzmacniać, jest Instytut Myśli Szumana, który się dopiero rozwija, jest w małych zalążkach, ale przecież poczuwa cierpliwości, jak to sam Robert Schuman mówił. I chcę dowiedzieć się, możemy, czy nawet włączyć się w to dzieło w sposób, jaki wchodzimy na stronę imschuman.com. Zapraszamy. Albo w Google wystarczy wygooglać Instytut Myśli Szumana i nas odniesie, bo tak to w ogóle tak, jest wiele absolutnie problemy, tak. I tam zobaczycie krzyż z gwiazdami, to już ten symbol, drodzy Państwo, że nie zbudziliśmy, to nie jest zapis na paradę, tylko Instytut Myśli Szumana, albo też ty, ktoś byłby w Warszawie, przechodził przy ulicy Sławnej Noakowskiego, gdzie była kiedyś ta właśnie kamienica, o którą mu się bili niektórzy, prawda, ale wybroniono mieszkańców. To jest numer 10, to jest ta... Znaczy kamienica, o którą się bili, to jest 16. Są pomyłki przecież. Jest na liczne pomyłki. 10 to jest przy placu Politechniki, blisko metra, bardzo dogodnym miejscu. Tak jest. Panie profesorze, dziękujemy za godziny spędzone razem. Wiemy, że pan z samego rana już wraca do Warszawy, do Europy, do Warszawy. Bo dzisiaj tyle ze słowa Europa padło, że będzie nam się w nocy pewnie jaśniło. I dziękujemy za obecność, za też odpowiedzi na pytania od naszych słuchaczy i telewidzów. Pan profesor Zbigniew Krysiak był naszym gościem. Bóg zapłać, szczęść Boże. Szczęść Boże, i to zawołanie, panie profesorze, po łacinie to hasło, bo pan je ciągle pisze. Tak, ut omnibus glorificetur Deus, to jest zawołanie świętego Benedykta, benedyktynu właśnie, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. Tak jest. Dziękujemy bardzo i obyśmy żyli właśnie tymi myślami i wartościami. A za chwilę już kompleta modlitwa na zakończenie dnia. Radio Koncita. Okaż nam miłosierdzie Twoje. I daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Amen. Prędko. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już widnieje na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych. Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokorem i spokojem i ciszą najlepszy Ojcze. Bądź przy nas tak, że w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu do trwania. Boże, niech Stwórco wszystkiego, teraz tylko wspomnę odgadanie. Jak nie była, to jest. Naszego istnienia niosą chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która dawno nie ma. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. Nakłoń ku mnie Twego ucha. Bądź tam nie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją łaską i twierdzą. Ja się loguję normalnie w tym. Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo ty jesteś moją ucieczką. W ręce twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty mnie odkupisz, Panie Boże wierny. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie, dużo pieniędzy płacić i będzie przebaczenie. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Bóg umowę zerwał z Izraelem. Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z głębokości wołam.
dla ciebie, Panie. Czytanie z listu świętego. Wypowiedziana umowa z Izraelem dawno. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. W dniu pięćdziesiątnicy, a było to widać w roku 70 naszej ery. Nie wrócisz. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się, Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców, jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i pracę w tym dniu spełnione. I odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną, śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, gadu, gadu. Synem swoim nas pojednaj, życie swoje nas polecaj. Bóg dawno już wypowiedział tą pożyczkę. Dziękuję bardzo Ojcu za umowa z Izraelem zerwana. Pozdrawiam Ojca Janusza, wszystkich ona tu o Izraelu modlących się i wszystkich opowiada. Moich znajomych. Jeszcze błogosławionej nocy. Nie te czasy. Bóg za podziękujemy Pani i dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom za